program napędza marka Powerbank Energy Drink. No to jest żużel, tak? No, nie zawsze się robi komplety, mimo wszystko, że spędziłem tu pewien czas. Miałem w tym roku tutaj dwa dobre występy, ale no tak jak mówię, gospodarze troszkę tutaj poszachowali tym torem. Te przełożenia, które gdzieś ja stosowałem, tutaj zazwyczaj nie do końca pasowały. Potrzebowałem no to tam dwóch biegów, żeby się odnaleźć. No i co? Później to zaczęło jakoś fajnie w miarę wyglądać, cała drużyna zaczęła iść do przodu. Myślę, że wygrywamy ten mecz, to jest najważniejsze. Teraz mecz jest u nas, jedziemy z zapasem punktowym, niedużym, bo niedużym, ale no, cel pierwszy jest zrealizowany, walczymy o wejście do finału. Zawsze gdzieś tam do drużyny, której się przyjeżdża, reprezentowały się jej barwy, znajome twarze w parku maszyn, to też robi swój klimat. Mimo wszystko starałem się tego nie brać do głowy, ale no miło tu się zawsze przyjeżdża, to jest fajne. Well, I don't know about that. Everyone done a good job today in our team. That's why we won. We came to a pole earlier in the season, and it was a very bad result for us. But today we changed that, which was cool, and everyone stepped it up, being in the playoffs now, which was good. And you know, it's only half time, so halfway, and we got to go to Gniezno now and win again. You know, I think we should just take one meeting as a time. We've still got to beat Apollo next week in Gniezno, so that is our next step. And then if we win there, then we focus on winning the final, and yeah, we see what the future is then. But for now, we got to just beat Apollo next week. And I think there was a lot of unhappy people in the club because we weren't winning, but we had some problems with the track at our home track, so we weren't doing any practicing, we weren't doing any home meetings to get on a roll, and always away and always... Excuse me, but now we have the problem or not? Well, no, because we've done a lot of home meetings now. We finished all our home meetings and, yeah, the problem was at the start. We had no practice on our home track and, we versed some hard teams early on away and we didn't have a good result. But now it doesn't matter. We're here in the playoffs, so we've looked forward. Like I said, we just concentrate on this next meeting, win this, and then we worry about who we have to race against later. So, but I think with the team we have and the way everyone is riding, I think we can win the league. Dzisiaj to też była inna drużyna, bo pierwszy mecz to przyjechaliśmy jak gdyby rozbici był. Zbyszek Suchecki po upadku, Kacper Gomulski też po upadku, Tim Sorensen jeszcze w pierwszym biegu tutaj mieli upadek, także kompletnie byliśmy rozbici. A dzisiaj początek był taki trochę ciężki i jak gdyby rozczytanie tego toru, ale zaczęliśmy dobrze to odczytywać i końcowy wynik na naszą stronę. No my podchodzimy na chłodno, mamy jeszcze jeden mecz, który też nie będzie jakąś tam lekką przeprawą, tylko nikt punktów za darmo nie daje. Trzeba jeszcze trochę popracować i tyle. No tu atmosferę mamy dobrą, tak jak i w drużynie, tak i widzimy kibice tutaj nas wspierają na trybunach i można powiedzieć, że tak powinno być.